O kurde, widzowie, zapomniałem jeszcze powiedzieć ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o Bloonsy. Witam w ogóle w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy challenge od widzów, ale słuchajcie, mega ważna zmiana i wydaje mi się, że ja i Admiros będziemy bardzo wdzięczni za tę zmianę. Każdą mapę teraz, jaką mamy, możemy sobie podzielić dowolnie, tak jak chcemy. Zobaczcie na to. Można stawiać wszędzie małpki, więc w końcu będziemy mogli grać właśnie te nasze wyzwania na o wiele większej ilości mapek, także zostawcie lajka na samym początku, a my lecimy z challenge'ami. Zobaczymy, co tam ciekawego daliście. 71%, dobra, bierzemy od razu pierwszy challenge F, po prostu. To jest gościu ma nick F. I nie mamy knowledge pointsów, nie mamy kaski chyba, zarabiania powiedzmy farmami, tutaj nie mamy insta małpek i nie można jakiejś strzałki. Nie wiem, o co chodzi, co to jest za challenge, czy to będzie jakiś prosty, trudny. Pierwszy, setna runda. O, mam... Czekaj, co? Chwila. Co? what? Jak masz przejść za pomocą $1? Masz rozwalić bada. Czekajcie, czy... Jak? O co tu chodzi? Dziwny challenge, bardzo dziwny. I oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dzięki temu nie przegapicie żadnych filmów z Bloonsów, a my w międzyczasie patrzymy, co się dzieje. A chyba, że to jest tak obliczone, że za rozwalenie bada, powiedzmy jak bad przejedzie, to tracimy 50 tysięcy i te 300 HP. Uwaga, czy rzeczywiście tak będzie? I zostanie mi 1 HP. Tak mi się coś wydaje, że tak to tutaj będzie rozwiązane, ale ciekawy pomysł. Super, super, bo ja bym na takie coś na pewno nie wpadł. Pyk. A, rzeczywiście 1 HP. Wszystko się zgadza. Congratulations on beating crown. To jest, no mamy setną rundę. Zarąbisty pomysł. Mega mi się spodobał ten challenge, chociaż nie ukrywam, nie wymagał ode mnie kompletnie nic. Dobra, zobaczmy. O, niektóre są robione na nowej wersji. Przypominam, jesteśmy teraz na nowszej wersji. 292 sas dogus, 292 łapki ma. To chyba musi być dobry challenge. Zobaczymy, czy taki rzeczywiście będzie. Pam, pam, pam. I mamy, 1 HP. 3 rundy mamy do przejścia. Łódź podwodna. Mamy ninja. Dobra, czyli tak, ninja. Jestem prawie pewien, że to będzie trzeba zrobić w ten sposób, że stawiamy sobie jednego ninja pod Master Bombera i wokół niego stawiamy dużo, naprawdę dużo Shinobi Tactics. Trochę zaczynam obawiać się tego challenge'u, że ja tutaj stawiam od parunastu minut właśnie te wszystkie wieżyczki, a okaże się, że i tak tego nie przejdę, ale i tak oczywiście wiadomo, spróbujemy. Dobra, postawię może gdzieś tutaj tego Sentryganera i mamy coś takiego. Dobra, jeszcze dwóch magów mamy, więc może magowie na samym końcu gdzieś niech próbują coś tam zrobić. O, będziemy mieli kolejne umiejętności i Adora. Właśnie, a może ja muszę Adorę tak postawić, żeby ona wciągnęła pozostałe małpki? Nie wiem, ale ruszamy z tym. Po prostu ruszamy. O, wezmę nawet jej ulepszy troszeczkę poziom. I ma 19 poziom. A, oni w ogóle nie z tej strony. Czyli z drugiej strony. Ty, co tu się dzieje? Dobra, pięknie zniszczone. Kolejna umiejętność. Ej, to jest chyba proste. O, jakieś DDT się pojawiły. Dobra, umiejętności trzeba używać dużo, z tego co widzę. Czyli nie w tym miejscu kompletnie postawiłem. To wszystko tak jak być powinno. Wow, 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 wow. Dobra, weźmy, spowolnimy balony troszkę. Wiadomo, i tak liczy się to, żeby tutaj jak najwięcej tych balonów w tym miejscu zatrzymać. Ale ty, on rzuca na całą mapę te bomby? Czy to jest normalne? Czy on tak zawsze robił? Co to jest? 102 i 103 runda. Nie wiem, czy to jest taki... Znaczy fajny challenge, bo można sobie zagrać rzeczywiście późniejszą rundę, ale nie jest na pewno jakiś taki, wiecie, wymagający i nie musiałem robić tutaj nie wiadomo czego. W ogóle ja byłem przekonany, że z tej strony te balony będą przychodziły. Może coś mi się pomyliło. Dobra, kolejna umiejętność. Oczywiście możemy sobie pospamować różnymi umiejętnościami, żeby w ogóle spowolnić te balony. Wszystko użyję. O, a, to nie chcę wciągać żadnej małpki i Wiktory. No takie... Powiem wam tak, niby spoko, zostawię lajka, ale no nie jest to nic na pewno specjalnego, więc sas dogus fajne, ale mogło być zawsze lepsze. 97%, dobra, coś potrzebuję takiego cięższego. Kielu 78%, 94%. Czy to pewnie będzie kolejna mapka na zasadzie masz mnóstwo kasy? No tak, oczywiście, że masz dużo kasy. Czy jest sens w ogóle to grać? Nie, no sorry, przepraszam, ale
Nie chcę marnować waszego czasu, ja mam tam tyle kasy dostępnej, że cokolwiek bym postawił, chyba że było coś tutaj, nie wiem. Moaby są szybsze, dobra, są, wszystko jest szybsze i w sumie to tyle. Dobra, to także nic ciekawego nie było. Weźmy sobie na przykład jakiś losowy, 6%. O nie. A, this challenge was created in version and maybe not possible to complete anymore. No właśnie, bo tak jak mówiłem, to są wyzwania na nowej wersji gry i to bardzo mało osób przeszło. Ciekawe, czy będę jedną z tych osób. Co my tutaj mamy? 78 runda, camo rainbow balony, czyli potrzebujemy coś na camo. Dobra, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest plutonium reaktor i kupienie czegoś takiego. Jak widzicie, mam moda Ultimate Crossfiring wgranego, ale nie używam go. Okej. Dobra, czyli tak, coś tam niszczymy. Wydaje mi się, że wystarczy, że to postawię w tym miejscu, tak jak powinno być. Cyk, cyk. I kupimy sobie jeszcze snajpera pod dolne drzewko. Ale ja mogę Elite Defendera postawić. Zresztą on sam by tego nie rozwalił wszystkiego? Chyba, że coś tutaj jeszcze... O, dobra, rozumiem. Już rozumiem, czyli... To na samym początku nie było żadnego problemu, ale później się problem zaczął. I chwila, czy to nie polega też na tym, że ja muszę tutaj zalać tą mapę? Ja nigdy nie mam pojęcia, jak to po prostu odpalić. Wciskam te przyciski i nic się nie dzieje kompletnie. Nie wiem. Dobra, popróbujemy tutaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może Darkling Gunner to musi być? Tylko po co? Pod górne drzewko. O, to jesteś... Z jakiegoś powodu jesteś tutaj ograniczony. Robomanki też średnio. Coś, co zadaje dużo obrażeń. Dużo, bardzo dużo obrażeń w kupę przeciwników. Czy ja już miałem takie rzeczy? Może samolot? Ja im samolot poddolne. Ground Zero, Rapid Fire. Dobra, spróbujemy. Cyk, 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 cyk. No nie. Nie. Czyli tak, bierzemy sobie... To do tego dostawiamy snajpera. Gdzie jest snajper? Okay, gdzieś w tym miejscu. O, pięknie. I tutaj sobie kupujemy coś takiego. Dwa ulepszenia. I temu snajperowi ja chcę, żeby on coś takiego miał. Dobra, i on się zajmie tymi balonami, a ten powinniśmy mieć tą umiejętność, żeby zniszczyć wszystko na ekranie. Dokładnie tak jak teraz sobie to wyobraziłem, więc zobaczymy, czy to wystarczy. Wydaje mi się, że będzie jeszcze druga fala, albo nie zdążę i... Oj, te balony są bardzo blisko. Te balony są nawet za blisko. Dobra, kolejna bomba. No i z tym BFB mamy problem. No i tutaj jest zbyt duża fala. Ale powiem wam, że było blisko. Znaczy jest blisko przejście tej mapki. Tylko tak, co ja mogę tu jeszcze zrobić? Helikopter jakiś i podcofanie? Nie czuję tego, ale może. Dobra, weźmiemy tak. I pod dolne drzewko. Dobra. Plus jeszcze... Mam 15 tysięcy. Ten snajper mi tutaj pasuje. No, widzę, że to muszę zrobić na dwie małpki. Ale ten snajper to po prostu jest tutaj idealny. 4 tysiące. Aha, już nie mogę nic kupić. Dobra, zobaczymy. A, tylko że ja muszę sterować tym helikopterkiem. No i nie do końca to działa, więc zostaje mi może łódź pod preemptive strike. Jakbym zrobił pod to drzewko. 34 tysiące. Longer range. Dobra, i teraz pod niszczenie camo zrobimy sobie coś takiego. Bouncing bullet. O, 3000. Okej. Okay. Uwaga, czy to o to chodziło? No tak, z camo sobie my nie możemy poradzić, ale dlatego jest tutaj ten snajper. Mówię, jeżeli mi się nie uda... A! Nie, najlepiej sobie poradził na razie ten samolot pod wysadzanie, bo nic innego mi tutaj nie pasuje. Blunton reaktor, nie, no reaktor jest na za mało małpek. Tu nie mogę nic postawić, mogę... mogę insta małpki zostawiać, ale to jest oszustwo, więc tego nie będziemy robili. Chyba, że mam coś takiego zrobić i nie wiem, tak? I do tego alchemik. Cyk, cyk, cyk. Faster throwing. Uwaga, to jest on. My tego potrzebowaliśmy właśnie. Tej jednej małpeczki. I no niestety nie. Nie o niego chodziło. A może wioska to musi być? Coś z wioską. Czyli stawiasz sobie wioskę i stawiasz sobie... O, samolot? Samolot podgórne, a czyli to i tak mnie nie stać na to.
coś takiego. Nie, to za mało bije. No, to nie o to chodzi. No słuchajcie, nie mam pojęcia, co muszę tutaj zrobić. Wiem na pewno, że to będzie Ground Zero plus jedno z tych ulepszeń na właśnie Monkey Ace, ale później zaczynają się schody, bo kompletnie nic mi tutaj nie pasuje. Próbowałem już Bluntonium Reactor, próbowałem właśnie pod różne tutaj ulepszenia, ale w żaden sposób to po prostu nie działa tak, jakbym chciał. Jeszcze chyba tego nie sprawdzałem. Piercing i potrzebuję tutaj czegoś na camo, czyli... A nie, to nie jest to. Aha, camo ja tutaj będę dopiero widział. Dobra, to zrobimy sobie coś takiego i zobaczymy. Nie, chyba camo się przebiją. Tak, camo się przebijają, więc potrzebuję jakiegoś wsparcia na camo. Jedyne wsparcie, jakie mi przychodziło najlepsze takie do głowy, to jest oczywiście snajper. I ten snajper sobie naprawdę spoko radził. Dobra, weźmiemy tak jak tutaj. Mam 2000. I na początku idzie to fajnie, no już to w sumie widzieliście, ale testowałem to też parę razy. Problem zaczyna się teraz, bo zaczyna się robić o wiele więcej tych balonów, no i BFB się pojawia, przez co nie mogę z tym nic zrobić. Wiadomo, mam tego moda Ultimate Crosspuffing i pewnie gdybym to ulepszył, to by było bardzo proste, ale no tak niestety nie może być. Dobra, i teraz się pojawia za dużo balonów. I jeszcze, ja może muszę to jakoś wytajmować i na przykład użyć jeszcze raz tej zdolności. No, może to jest takie, wiecie, perfekcyjne. Ale na razie ja się tutaj może poddam i wrócę do tego challenge'a. To nie jest tak, że wiecie, ja to zostawię. Ja zostawię tutaj lajka, żebym wiedział, gdzie on dokładnie był. Bardzo fajny challenge'ik. Szkoda, że nie udało mi się go przejść, bo wiecie, tamte poprzednie to były takie proste. A tutaj mam 6% challenge'a, znaczy 6% na przejście. No i okazuje się, że jest dość duży problem. Ale polecam sprawdzić samemu. Może wy na coś wpadniecie. Może ktoś mi w końcu wytłumaczy, jak znaleźć tutaj tą drugą część mapy. Może przez to nie do końca mi dobrze szło, także co, dzięki za oglądanie, cześć!